Doktorze, dotarliśmy na umówione miejsce, ale w eterze cisza. Wygląda na to, że statek fundacji jeszcze nie doleciał. Dziwna sprawa. Oni się raczej nie spóźniają. Statki Dominium na radarze. Na czele okręt flagowy Mengska. Matko, zlituj się nad nami. Ich osłony są wyłączone. Nie podoba mi się to. Matt, ustaw nas przy nim i przygotuj tuby dokujące. Komandorze, to niezbyt mądre posunięcie. Chciałeś przeprowadzić rewolucję, chłopcze. Będziesz miał szansę. Znajdziesz tutaj mojego ojca, komandorze. Nazywam się Valerian Mengsk. Jestem właścicielem Fundacji Mobiusa. Dlatego pośrednio i wy mi podlegacie. Powiedz, dlaczego miałbym cię teraz nie zabić? Ponieważ mogę zaoferować ci coś, czego zawsze pragnąłeś. Szansę na ocalenie. Sary Kerrigan. Artefakty, które gromadzisz, to wytwór Selnaga. Wykorzystując je, mogę zbudować urządzenie, które pozwoli przywrócić Kerrigan jej prawdziwą postać. Nie ja, komandorze. Ty jesteś jedynym człowiekiem, który znalazł się tak blisko niej i przeżył. Znasz jej taktykę, jej strategię. Wiem, że zaryzykowałbyś wszystko, żeby przywrócić jej człowieczeństwo. Komandorze, proszę powiedzieć, że nie rozważa pan przyjęcia propozycji Valeriana. To niemal złoty interes, Jimmy. Kerrigan znów stanie się człowiekiem. Dostanie kulkę między oczy. W jednej chwili skończysz z przeszłością i zarobisz krocie. Nie zapędzajmy się tak, Tykus. Atak na czar to samobójstwo! Ryzykujesz naszym życiem tylko po to, żeby ratować swoją dziewczynę! Tu chodzi o coś większego niż my wszyscy, Matt. Nie chodzi o mnie. Lepsza okazja już się nam nie trafi i zamierzam ją wykorzystać. No to jak będzie, Jimmy? Przywracamy Kerrigan, czy posyłamy ją do piachu? Ja o tym zadecyduję. Powinniście się przygotować. Do roboty! Lockwell, UNN. Czołowi wojskowi analitycy nie kryją zaskoczenia i radości jednocześnie. Mimo, że planety obrzeżne wciąż są atakowane, to jednak główna ofensywa Zergów na Dominium straciła swój impet. To wspaniała wiadomość, Kate. Nasi chłopcy musieli dać Zergom nieźle popalić. Oczywiście, Donny. Ale równie prawdopodobne jest, że Zergi zdobyły już to, po co przybyły. Albo po prostu przestały tego szukać. Nie wiemy tego. Jak zwykle informujemy państwa o tym jako pierwsi. Zdobyłem trochę nowych kontaktów. Sprawdź je. Przybyłeś we właściwe miejsce.
Cóż za zdumiewający zbieg okoliczności. Nagle pojawia się tykusz i zachęca nas do odszukania tego diabelstwa. Statystycznie rzecz biorąc, komandorze, prawdopodobieństwo koincydencji jest znikome. Jednak trzeba pamiętać, że te artefakty posiadają moc, która wykracza poza nasze pojmowanie praw wszechświata. Jeśli cokolwiek może choć na chwilę powstrzymać Królową Ostrzy, to może właśnie to. Te starożytne czary Mary. Nie ogarniam tego. Mam tylko nadzieję, że gdy nadejdzie właściwa chwila, dzięki temu odzyskam ją. W czym problem, Słon? W czym problem? Skumałeś nas z naszym śmiertelnym wrogiem. Każdy z tych chłopaków stracił rodzinę czy przyjaciół przez Mengska. Siedzimy na beczce z prochem. Czy ty tego nie widzisz? Nie będę się nikomu tłumaczył, Słon. Muszę to zrobić. Komandorze, odbieramy transmisję z Bucefała. Książę Valerian czeka przy komunikatorze. Na pewno chcemy tam lecieć. Pamiętaj, że Mengsk na ciebie poluje. Będzie próbował cię dziabnąć z zaskoczenia. Dam sobie radę z Mengskiem. Uważaj na siebie, brachu. O nic więcej cię nie proszę. Powiedziałem, że dam sobie radę. Jeśli nie chcesz brać w tym udziału, to bierz swoje 30% i spadaj. Komandorze, muszę zaprotestować w sprawie pana oceny tego sojuszu. To najpewniej pułapka. Panuję nad sytuacją, Matt. Zaufaj mi, proszę. Zaczyna nam dobrze iść przeciwko Mengskowi. Jeżeli teraz ruszymy za Królową Ostrzy, wszystko zmarnujemy. Tu chodzi o coś więcej niż o Mengska. Matt... Jeżeli uda nam się na czar, ocalimy miliardy istnień. Miliardy. Mengsk może poczekać. Nie pisałem się na to. Jesteś tu po to, by wypełniać moje rozkazy. Jak ci się znudziło, to won z mojego statku! Komandorze? A, komandor Raynor. Właśnie pomyślałem, że powinniśmy omówić ekspedycję na czar. Teraz... Prowadzisz niebezpieczną grę, młody. Co z tego masz? Jim, naprawdę sądzę, że powinniśmy.
Zaczynam rozumieć, dlaczego ojciec chce cię zabić. Zadałem ci pytanie. Wszyscy zastanawiają się, czy stanę się równie dobrym imperatorem jak mój ojciec. Ja nie chcę mu dorównywać. Chcę udowodnić, że będę lepszym władcą i lepszym człowiekiem. To nie powinno być trudne. Jeśli tylko zdołam zresocjalizować największą morderczynię w historii ludzkości, uczynić ją znów człowiekiem, nie mówiąc już o znanym przestępcy Jimmy Raynorze, to będzie dowód, którego mi trzeba. Więc jestem tylko trybikiem twojej machiny. Masz coś przeciwko, jeśli dostaniesz to, czego chcesz? Chyba nie. Komandorze, nasi wspólni przyjaciele z Fundacji Mobiusa zlokalizowali ostatni fragment artefaktu. Kiedy zabezpieczymy ten kawałek, udamy się na Char i stawimy czoła Kerrigan. Życzę szczęścia, panie Raynor. Obawiam się, że będzie panu potrzebne. Zaszyfrowany adiutant zawiera... Drużyna zajęła pozycję. Jesteśmy gotowi wykraść Odyna. Jest pan co do tego pewien, komandorze? Tak. Z nas wszystkich tykus najlepiej nadaje się do tej roboty. W czasie walki trochę mu odbija. Musimy nadążać za nim, gdy dojdzie do starcia. Jeśli faktycznie zdoła ukraść Odyna, musimy zniszczyć wszystkie bazy Dominium w okolicy. Miejmy nadzieję, że zablokujemy wszystkie transmisje na tyle długo, żeby mu się udało. Nie możemy pozwolić, by to przeciekło na Korhal. Co wiemy o tym Odynie? To eksperymentalna, superciężka maszyna krocząca przeznaczona do długiej walki na linii frontu. Bardzo potężna broń. Super. Czyli nawet tykus jej nie popsuje. Nadchodzą. Dalej, jazda! Dołożyć komuś? Element zaskoczenia się skończył, moje panie. Ma być głośno i szybko. Nie mogę się doczekać. Potwierdzam. Mam to. W porządku. Pewnie. Aktywować wieżyczki automatyczne! Nie oddzielicie mnie od tego potwora. Ty tak napali. Przyjąłem. Tempo, tempo, tempo! A niech mnie. Nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę do tego czegoś i rozerwę wszystko na strzępy. Utrzymaj pozycję, tykus. Wyślemy ci do osłony oddział wsparcia. No i o to chodzi. Cholera, tykus! Zatrzymaj się! Słyszysz mnie? Zostało mu na trybie nadawania, komandorze. W ogóle nas nie słyszy. W bazach Dominium uruchamia się obrona. Wspaniale. Jak najszybciej przygotuj naszą bazę. Będziemy musieli za nim wyruszyć. Mam nadzieję, że nie zrobi niczego zbyt szalonego. A zresztą, kogo ja oszukuję?
porządku. Tempo, tempo, tempo! Rewelacja. Siewie. Komandorze, wydaje mi się, że znaleźliście tam coś ciekawego. Byłoby świetnie, gdybym dostał próbkę tego czegoś do zbadania w laboratorium. Aktywować wieżyczki automatyczne! Oh, nie oddzielicie od tego potwora. Załatwione. Koniec, komandorze. Potwierdzam. Się robi. Gotowy do akcji. Śmiało. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Komandorze, odbieram krążowniki Dominium wyraźnie starające się przechwycić Odyna. Hej, Narwańcu, chcesz teraz te myśliwce z Jawy? Łatwo załatwią krążownik. Zbuduj ich więcej w Porcie Gwiezdnym. Tak jest! Jaki mamy zatem plan, komandorze? Zniszczyć bazy, tak? Jimmy? Wspólniku, słyszysz mnie? Współrzędne. No, jeśli nie zamierzasz zakazać mi odrobiny dobrej zabawy, to się zabawię. Jazda. Szeregu, chłop. Rozbudowa ukończona. Nasi sojusznicy są atakowani. Masz na to ochotę. Bum. Tak jest, komandorze. Sojusznicy są atakowani. Śmiało, komandorze. Formacja obecna. Przyjąłem. Wektor ustalony. Zrobi się, komandorze. Przyjemność po mojej stronie. Rany są przeciwko. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Maksymalna moc.
Świetne, odebrane. Silniki, maksymalna moc. Zrobi się, komandorze. Współpracę odebrane. Stary, potrzebuję RK, żeby naprawić część tych uszkodzeń. Jakoś tak mi spowolnił. Czy on zawsze tyle mówi, komandorze? Tak, kiedy rusza do walki, gęba mu się nie zamyka. No, to jak skończyliśmy, to zrobię sobie przerwę. Dobrze, że wziąłem ze sobą coś do picia. Wektor ustalony. Formacja ofensywna. Wektor ustalony. Coś ci chodzi po głowie? Cała przyjemność po mojej stronie. Zabierz mnie stąd. Jaki klam. Oczywiście. Sprytne. Złe wieści? Czekam. Kupa roboty, co? No, pełen wypas. Nie ma to jak obalić zimne piwko po obaleniu paru wrogów. Czekałem na ciebie. Chcesz ognia? Gotowy na grillowanie? Prześlij. Koniec fajrantu. Jazda z tym koksem! Co to jest? Przyniesiesz mi próbkę do laboratorium? Może jakoś to wykorzystam. No dobra. Migający czerwony przycisku. Do czego służysz? Bum. Maleńka. Cholera. Ostro było. To mi się podoba. Zwycięstwo jest nasze. Cała przyjemność po mojej stronie. Czekam. Wnoszę, że chcecie, chłopaki, nadrobić zaległości. Stary, dobry tykus będzie tu spokojnie stał. Śmiało, komandor. Pan! Obudź mnie, jak skończysz. Myślę, że mała atomówka powinna wystarczyć. Widzę, jak te twoje chłopaczki się uwijają, Jimmy. Wyglądają jak mrówki. Bum, maleńka! Siedzę w tym po uszy! Coś ci chodzi po głowie?
Co się dzieje? Robi się! Nie zostawiaj mnie tak! Śmiało! Zwarty i gotowy. No! Złe wieści? Dalej, Jimmy. Mamy kilka łbów do rozbicia. Czekam. Prześlij. Śmiało, Kon. Zgłaszam się. Czekam. W gotowości. Śmiało, komandorze. Zaboli ciebie bardziej niż mnie. No dalej. Zgłaszam się. Zgadza się, komandorze. Zwarty i gotowy. Czekam. Gloria, aktywnie. Nasi sojusznicy są... Mówi jak diabli! Coś ci chodzi po głowie? Dołożyć ci? To mi się podoba. Wytnę. Oczywiście. Zwycięstwo jest nasze. Czas skopać tyłki i rzuć gumę. Potwierdzam. Proszę o wsparcie. Trzy bazy załatwione. Może ten skazaniec na coś się jednak przyda. Zwycięstwo jest nasze. To mi się podoba. Wiesz, ja chyba zrobię sobie jeszcze jedną odsapkę, a ty, Jimmy, przygotuj dla mnie w tym czasie jakieś wsparcie. Co teraz? Co? Zatankowany, gotowy do drogi. Czekam. Pokaż na to, gdzie stać! No dalej. Myślisz, że chłopaki z Dominium postarają się tym razem? Nawet się nie spociłem. Co?
Coś trzeba rozwalić!